Witajcie koledzy, koleżanki. Dziś troszeczkę z innej perspektywy zaczynamy eksplorację od samego strychu. To jest naprawdę piękna willa, którą postaram się Wam pokazać w całości. Dzisiaj zaczynamy od strychu i powoli będziemy schodzić piętro po piętrze na sam dół. Widzicie, że na strychu trochę bałagan i nie za bardzo jest Wam co pokazywać, dlatego od razu udamy się piętro niżej. Urok tej willi zaskoczył nawet i mnie. O, mamy pierwszy pokój. A na korytarzu całkiem fajny kredensik. Zobaczcie. Zawsze podobają mi się te zdobienia tutaj u nich. Mosiężne klameczki. Tutaj radio. Całkiem ładny obrazek. Naprawdę gustownie umeblowane. Wejdziemy do pierwszego pokoju. Troszkę różowo, co może oznaczać, że to był dziecięcy pokój? Chyba tak. W ogóle łóżeczko jest małe, więc chyba się nie pomyliłem. Tutaj portret, być może ojca. Szafa. Też jakiś ładny obrazek. Przejście jakieś? O kurde, garderoba. Kurde, przedziwne te przejścia. Kurde, to jakby strych. Powiem Wam tak, nie spodziewałem się czegoś takiego. Wchodzisz do pokoju dziecięcego, a za jego drzwiami coś jakby strych. Patrzcie, jakie obrazy. O kurde. Wow. To już chyba dziadek. Kurde, ale piękne obrazy. Strych pewnie skrywa więcej takich skarbów. Gazety. A zerknijmy na jedną i zobaczmy datę. April. Kurde, strych pełen antyków. Nie uwierzyłbym, jakby mi ktoś powiedział, że jest takie przejście. Płyty winylowe. Ale zobaczcie, w jakich opakowaniach. Dobra. Wracamy. Tutaj jakiś mundur. O kurde.
to za pagony? Na pewno ktoś z was będzie wiedział. Może 25. dywizja. Tutaj kolejny worek. Inicjały na krzesłach. Kurde, to musiała być jakaś zamożna rodzina. Myślę, że dość znana w tych rejonach. A to wszystko w małym pokoiku. Ale zaskoczenie, wiesz, przechodzisz. To wygląda jak dziecięcy pokój, nie? No, przechodzisz. A tam strych, który ma, nie wiem, z 15 metrów. Dobra, ja idę dalej. Dobra, idziemy teraz w tą stronę. Sypialnia. Tym razem już kogoś większego. Ale widzimy tutaj zdjęcie dziewczynki. Beauty. Niesamowite miejsce. I tutaj będzie już koniec sypialni. Łazienka. Niewielka, jak na taką dużą willę. Ale myślę, że tutaj jest ich więcej. Czyżby kolejna sypialnia? Tak, zgadza się. O kurde, ale wypas. Powiem wam, że wejście tutaj było bardzo proste. Dlatego bardzo mnie dziwi, że jeszcze te całe wyposażenie jest tutaj. Niesamowite miejsce. Tak jest. Każdy miał swoją własną łazienkę. Myślę, że na każdym piętrze jest ich kilka. Taki kufer ładny. Z papierami. Ronan. Idziemy na dół. Tu w zasadzie, gdziekolwiek pójdziemy, jest naprawdę coś fajnego, co mogę wam pokazać. Tutaj jest chyba jadalnia. Tak wygląda przynajmniej. Stół przygotowany, jakby za chwilkę mieli wrócić i spożyć posiłek. Tutaj
jakiś bałagan już. O, coś w rodzaju pralni. Dobra. Tutaj szybka akcja i idziemy dalej. Widzimy resztę pomieszczeń. Wejdziemy jeszcze do piwnicy, bo przeważnie jest tak, że nie ma na nią czasu albo zapomnę o niej. Co to za sprzęt? La Parfardie. Miejsce na wina. Kilka butelek zostało, ale niewiele. Jak na tak wielki, przepiękny dom. O, winnica. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, większość win została już wypita. Tam kilka jeszcze leżakuje. Ciekawe, czy są zdatne do picia. Salon. Wow. Tu już byliśmy. Zostało nam ostatnie pomieszczenie. Sidiron Paris, opera, bardzo fajne talerzyki, tutaj mamy już chyba ostatnie pomieszczenie. Również wygląda jak salon. O kurde, jakie podpórki. Ale kredens. Jak się bliżej podejdzie, to widać tutaj, ile pracy ktoś włożył. Zegar. Przedziwny adapter, takiego jeszcze nie widziałem, odkąd eksploruję. O, ale kanapa. Ludwik XVI. Ciekawe, czy oryginał. Myślałem, że to już ostatnie pomieszczenie, a tutaj się okazuje,
To jest kolejny pokój z pięknym lustrem i kominkiem. Tu jesteśmy w ostatnim pomieszczeniu. Taka mini biblioteka. Zresztą większość willi, które tutaj odwiedzam we Francji, ma pełne regały książek. Kolejny piękny mebel. Biurko. Zobaczę, ile encyklopedii. Piękne antyczne krzesło pasujące do biurka. Telefon. Zobaczcie, numer 17. Można zadzwonić na policję. Coś mi się wydaje, że obeszliśmy całą willę. Tutaj mamy wejście. Przejdziemy przez ogród i możemy na spokojnie kończyć eksplorację. Tak wyglądał cały obiekt. Niewiele będziecie widzieć, bo jest zarośnięty, ale uwierzcie, z zewnątrz wygląda naprawdę dobrze. Dobra. Najwyższa pora opuścić to miejsce i udać się na kolejne. Także oczekujcie moich filmów. Na pewno będą fajne. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia.